Wszystkim! Znowu pan 7. Dalszy ciąg Factorio. Leniwy skurczybyk. Dobra. Jak zwykle coś miałem zepsuć. Nie. Jak tutaj grzebałem, skasowałem to połączenie, przez co cracking nafty nie działał. I znowu nam się zatrzymała produkcja gazolu. Ale teraz wygląda na to, że działa wszystko dobrze. Dorzuciłem troszkę też stali do produkcji miotacza ognia. Tak. A tutaj jest nasza mała... Wszystko, co nam się udało w poprzednim odcinku uzyskać. Teraz mam nadzieję, że troszkę szybciej pójdzie. Dobra. Mam już mniej więcej plan, co zrobię teraz. Mianowicie tak. Zrobimy coś takiego. Ale tutaj trzeba troszkę odstępu zrobić. I zrobimy tak. Tutaj będziemy produkować silniki elektryczne, znaczy silniki zwykłe. Tutaj będą natomiast trybiki do niego. Okej, dobra. Jeszcze trzeba jeden przerwy zrobić. Ponieważ tutaj sobie puścimy kolejną linię, na której puścimy żelazo oraz zaawansowane układy. Okej, tylko teraz jest problem. Czy to dosięgnie? Nie dosięgnie. Okej, dobra. Ponieważ tutaj potrzebujemy jeszcze układów z tego. Okej, wiecie co, może... To możemy postawić tutaj. Ponieważ to nie będzie potrzebowało nic z tej linii. I teraz dosięgnie. Tak, tutaj potrzebujemy tylko stali, którą będziemy sobie pobierać stąd. Tutaj będzie żelazo i tam. I zaawansowane układy. Tak, więc to sobie postawimy tak. Ślicznie. Trybiki, tutaj będą rury. Będziemy zapodawać tutaj. Tutaj będziemy produkować silnik elektryczny. Do tego również potrzebujemy smaru. Ale tym się za chwilkę zajmiemy. Najpierw ustawmy to. I to również tutaj. Zróbmy sobie tę naszą linię z żelaza i zaawansowanych układów. Dobra. Tak, będzie troszkę dziwna, ale spoko. Dobra, zaawansowane układy może sobie tutaj tędy pociągniemy. Aż są już prawie na miejscu. Potrzebujemy tylko tak zrobić. Dobra, na razie tak musi być. Dobra. Tutaj musimy jeszcze żelazo dociągnąć. Okej, tutaj coś zepsułem. A właśnie, jeszcze zauważyłem, że... Tam... Przystopowała nam się produkcja czerwonych płytek, kiedy tutaj przeciągnąłem pasy, ponieważ fabryki chciały nadgonić właśnie zapasy i mocno to nas ograniczało. Więc odciąłem na razie pozostałe pasy, żeby mogło tam pójść do produkcji nauki. Dobra, a propos nauki, co chcemy dalej zrobić? Może rozwijajmy dalej nasze robociki, prędkość robotów technicznych. Żebyśmy jak już je mieli, to żeby były przydatne. Bez tych upgrade'ów ich przydatność jest mocno ograniczona. Okej.
I jedziemy. Teraz tak. Ty potrzebujesz tutaj szybkiego podajnika. To, że ty potrzebujesz koło mało. W sumie nawet nie będziesz potrzebował szybkiego. Nie, aż nie trzeba będzie tutaj szybko produkować. Okej. Tak. A tutaj przy okazji zróbmy sobie jeszcze produkcję tych podstacji. Ponieważ ich tak już będziemy potrzebować, a tutaj mamy już prawie wszystkie potrzebne materiały. Prawie. Aha. Może to troszkę wydłużę. Dobra. Potrzebujesz stali stąd. Dobra, prędkość robotów. Czy możemy zwiększać już ich pojemność? Prędkość. Robotyka. Ładowność, tak, już zwiększyliśmy. Na razie nie, bo to wymagałoby już zaawansowanej nauki. Dobra. Pola logistyczne postaci 3. To również nam się przyda. Pola logistyczne to jest, mamy tutaj coś takiego. Pozwala on nam zamawiać. Pozwalają on... O, dobra, to jeszcze nie. Nie zrobiłem. Pozwalają one nam zamawiać, składać zamówienia na różne... na różne produkty, które dostarczyliśmy do naszej sieci. Więc im więcej będziemy mieli pól, tym więcej rzeczy będziemy mogli różnych zamawiać z sieci, tym mniej sami będziemy musieli biegać. Okej. Potrzebujesz jeszcze stali. Zrobimy tak. Potrzebujesz tej stali? Nie. No to coś takiego wystarczy. No świetnie. Produkcja ruszyła. Może tutaj zrobię... tak jakoś. I jak tu zrobić odpływ? No chyba tak po prostu zrobię. Nie, opcji za bardzo nie ma. Dobra, i to możemy sobie do 2 stacków ograniczyć. Okej, jeszcze miedzi nam potrzeba. Ale to nie będzie problem. Ale myślę, że łatwiej będzie tutaj już dociągnąć miedź, niż kombinować, żeby tutaj jakoś podkraść. Więc dobra. Zróbmy przejścia. Wiecie co? Mi się trochę... Mieszczcie. Dobra, pola logistyczne spoko mamy. Pola samoczynnego logistycznego wywozu to również się przydadzą. To są takie pola śmietnik. Tak, pola logistycznego wywozu. Tam wstawiamy rzeczy, których nie chcemy mieć dla odmiany. Więc trzeba... stare linie elektryczne i inne rzeczy. Jak tam postawimy, to roboty będą od nas to automatycznie zabierać. Co również przydatne. Okej, dobra, tutaj produkcja czerwonych pakietów idzie pełną parą. Ponieważ tak, tutaj jeszcze musi uzupełnić trochę zapasy. Dobra, weźmy to. I tak. Będzie tutaj. Również nie będziemy potrzebowali dużo, więc... Okej, mogę to przenieść gdzieś tak, żeby wszystko zasilało. O tak. Gdzie już mieć? No prawie. Dobra. No i dobra, mamy już prawie wszystko. Zostaje nam jeszcze kłady elektryczne i smar.
Dobra, gdzie produkujemy smarcz? W zakładzie czy w fabryce? Chyba w fabryce, co? Nie, w zakładzie chemicznym. Potrzebujemy do tego troszkę mazutu. Ale zanim się za to zabierzemy, produkujemy sporo beczek, ponieważ nie zamierzam tutaj dostarczać tego smaru. Będziemy go sobie beczkować. Ale na czym to polega, zaraz wyjaśnię. Potrzebujemy do tego troszkę stali. Półprodukty beczka. Tak, czy logistyka beczka? Nie. W półproduktach powinna być beczka. Dobra, zaraz zobaczę. Dobra, pola smacznego wywozu zbadano. Co dalej możemy jechać? Prędkość badań? Wydajność wydobycia? Dobra, czemu by nie? Dobra, wiecie co? Może tutaj sobie postawię jakąś fabrykę. Jeszcze taką na uboczu. Pusta beczka, tak, stalowa płytka. Jeszcze się mało produkuje, wymagają. Więc na razie wezmę 5. Ale przyda nam się więcej. Niedługo. I mamy, jaki mamy plan? Dobra, czego tutaj, czy czegoś tutaj brakuje? Chwila, układów tu brakuje. Tak, bo nie dociągnąłem. Świetnie. Poza tym chyba niebieskie pakiety zgodnie z planem idą. Wygląda na to, że tak. Dobra. To wróćmy do naszego chemicznego bajzlu. I zróbmy sobie tutaj fabrykę smaru. Zakład chemiczny. Będziesz produkował smar. Tylko mazut jest do tego potrzebny, nic więcej. Dobra, już rusza produkcja. Problem jest taki, że nie chce mi się ciągnąć rury. Tutaj tylko do pojedynczej fabryki. W sumie nie do pojedynczej. Ponieważ później jeszcze musimy tutaj dostarczyć mazut do, znaczy smar do produkcji taśmociągów trzeciego stopnia. W sumie mógłbym poprowadzić kolejną rurę, za którą mi się nie chce. Znaczy, że nie będziemy potrzebowali aż tak dużo tego smaru do produkcji tych elektrycznych. Potrzebuję 15 smaru na 10 sekund. Dobra, w sumie będę potrzebował smar i tak tutaj. Później, jak będę już produkował masowo elektryczne silniki do pakietów produkcyjnych. Się zastanawiam, czy ciągnąć rurę, czy nie ciągnąć. W sumie mam wolne miejsce. Dobra, przeciągniemy rurę. Ok. Ciebie troszkę przeniosę. Tutaj. Ciałko również tutaj wstawię, bo chyba skasowałem. I tak. Czy mam wystarczająco podziemnych? Pewnie nie. Z tym się zajmijmy teraz. Kwas siarkowy powoli się napełnia. Niezbyt szybko. Ok, jednak miałem jeszcze trochę podziemnych. Ok. Dobra, tutaj ładne porządki zrobię. Dobra, jedźmy sobie tędy. A tędy? Nie, jeszcze niżej. Ja myślę, że nie powinno to w niczym przeszkadzać. Okej. Tutaj zakręt.
Tak, nie mogę połączyć, bo się połączą. Tak muszę zrobić. Dobra. Dobra, połączę od razu tam, żeby już leciał powoli. Na razie nie przewiduję, żebym potrzebował więcej produkcji. Ale jeżeli będę potrzebował, to mogę sobie tutaj wydłużyć tą linię. Dobra. I idziemy dalej. Ciach, ciach. Tutaj nie sięgniemy, więc tutaj musimy zrobić. Ślicznie to wygląda. Dobra. Zróbmy tak. No i tutaj. A świetnie. No i dobra. Jeszcze musimy to podłączyć do prądu. I voilà. Mamy pierwszą produkcję silników elektrycznych. Świetnie. To zaraz obok tego możemy postawić fabrykę szkieletów latających robotów. Dobra. Tylko gdzie? Tutaj. Szkielet latającego robota. Tak, wydłużymy sobie tą linię. To potrzebuje dużo tych rzeczy? Nie. Bardzo mało potrzebuje. Więc wszędzie wystarczą zwykłe podajniki. Dobra, mamy produkcję. Mamy produkcję robotów. Prawie. Ponieważ jeszcze potrzebuję. Jak już mamy, będziemy mieli szkielety, to potem produkujemy z nich już właściwe roboty. One są tutaj. Do jednej potrzebujemy zaawansowanych, a do drugich potrzebujemy zwykłych układów elektrycznych. Dobra. Chcę wydłużać tą linię. Zaraz zobaczę. Dobra, troszkę światła. I dobra, jeszcze dwie sprawy. Czemu ty nie produkujesz? Brak ci silników. I układów elektrycznych? Chwila, przecież już parę poszło. To czemu ty nie produkujesz? Się zatrzymała produkcja, bo jest już max. A, okej, okay, bo to jest pełen zapas. Dobra, co chcę dalej z tym zrobić? Chcę utworzyć z tego jakąś... Chcę mieć tutaj dwie fabryki. Jedna by produkowała roboty konstrukcyjne. Tak. Druga by produkowała roboty logistyczne. I tak, jedna potrzebuje zaawansowanych, a jedna potrzebuje zwykłych. Więc myślę, że zrobię tutaj coś tak troszkę dziwnego. Ok. Będzie inżynieria prowizoryczna.
Dobra. Ty roboty logistyczne, ty roboty konstrukcyjne. Dobra. Kto chce podłączyć? Że tutaj i tutaj. Aż ty jeszcze potrzebujesz podajnika. No dobra, mamy już dwa roboty konstrukcyjne. Świetnie. Dobra, a jeszcze roboportów potrzebujemy. Tego potrzebujemy stalowej płytki, żelaznych kół, zębatych i zaawansowanych, czyli wszystkiego, co mamy tutaj. Dobra, tutaj będzie fabryka roboportów. Tutaj będzie fabryka żelaznych kółek dla niego, a może na odwrót. Co gdybym zamienił miejscami, tutaj produkował trybiki, a tutaj produkował to nie musiałbym drugiej fabryki trybików budować. Byłoby fajnie. Aż jedna fabryka trybików zdecydowanie obsłuży bez problemów całe to. Dobra, teraz tutaj brakuje baterii. A baterie nie produkują się, ponieważ brakuje nam trochę kwasu siarkowego. Dobra, czy produkcja kwasu siarkowego idzie pełną parą? Chyba nie. Tak, brakuje nam siarki. A brakuje nam siarki, ponieważ mamy za mało produkcji gazolu. Na razie nic na to nie poradzimy bez dostawienia kolejnych rafinerii. A tego nie możemy zrobić, ponieważ nie mogę ich jeszcze produkować. Ale kiedy tutaj już zapełnimy zapas akumulatorów oraz działek, to tak, baterie będą leciały szybciej. Wiecie co, na razie wyłączę tą fabrykę. Laserowych działek na razie mi starczy. Chcę, żeby więcej tego się pobudowało i żebyśmy mieli więcej robotów. Dobra, tutaj będzie konstrukcja roboportów. Dobra, do tego będziemy potrzebowali szybkich podajników. Tak, stalowe, zaawansowane. Więc tak. Dwa takie i jeden taki. Dobra. Świetnie. Jeszcze to zasilmy jakoś. Nie będzie to ładnie, ale dobra. I roboporty powiedzmy, że wyładujemy sobie tutaj. Zasilanie. Podajnik. Tutaj na pewno wystarczy nam jeden stack. A dobra, tutaj musimy zwiększyć wydajność tego, jeżeli chcemy, żeby wszystko obsługiwał. Dobra, produkuje na pełnej parze. Nie będzie w stanie zasilić chyba w całkowicie jednej fabryki roboportu, tak żeby non-stop działała, ale nie musi ona działać non-stop. I dobra, mamy pierwsze roboty. I mamy pierwszy roboport. Jej! Teraz potrzebujemy jeszcze skrzynek. Jakichś skrzynek? Tych skrzynek. Skrzyni magazynującej, pasywnej skrzyni zaopatrzeniowej. Tak. O, potrzebujemy jeszcze skrzyni. Tak, potrzebujemy skrzyni żądającej. Ale do tego. Wow. Okej. Okay. Do tego potrzebujemy dużo rzeczy.
Co jest wielką szkodą, ponieważ troszkę by nam to ułatwiło rzeczy, ale dobra, na razie w takim razie będziemy pracować bez nich. Dobra, w każdym razie na razie, ponieważ tak, skrzynie działają tak, są cztery rodzaje. Pasywna skrzynia zaopatrzeniowa, skrzynia magazynująca, skrzynia żądaniowa oraz skrzynia wypychająca, nazwijmy to, nie wiem jak się nazywa. Dobra, pasywna skrzynia zaopatrzeniowa zaopatruje system logistyczny rzeczy. Wszystko co tam włożymy, system logistyczny będzie uznawał, że można to wziąć stamtąd i będą podlatywały roboty do tych skrzynek, brały i zanosiły tam, gdzie to jest potrzebne. Skrzynia magazynująca działa troszkę jak skrzynia zaopatrzeniowa, plus można do niej wkładać rzeczy. Tutaj roboty nigdy nie będą próbowały wkładać, będą tylko wyjmować rzeczy. Do skrzyni magazynującej będą natomiast wkładać, jeżeli będą miały rozkaz, żeby coś się pozbyć czegoś. Ten rozkaz albo może pochodzić ze skrzyni wypychającej, czyli jak wsadzimy coś do skrzyni wypychającej, to na system logistyczny uzna to, że musi to gdzieś zabrać, czyli albo do skrzyni magazynującej, albo do skrzyni żądającej. Natomiast sama pasywna skrzynia nie będzie próbowała wypychać. Stąd będzie system brał tylko wtedy, kiedy będzie potrzebne. Dobra. Ponadto, że skrzynia wypychająca może wkładać do skrzyni magazynującej, również nasze pola logistycznego wywozu mogą tam wkładać. Czyli cokolwiek sobie wstawimy jakieś śmieci, roboty to zabiorą i będą to magazynować w najbliższej skrzyni magazynującej. Dobra. Mamy jeszcze bardzo podobną potrzebną skrzynię, której póki co nie odblokujemy. Dobra, co teraz chcemy tutaj? W sumie nie wiem. Zostanę elektronika, dobra, czemu by nie? To no, odblokuję ostatnie pakiety. Prawie ostatnie. Dobra, mam jeszcze skrzynię żądającą, która powoduje, że prosi system logistyczny o dostarczenie jakichś towarów. Skrzynia magazynująca nigdy nie prosi o coś. Ona tylko przyjmuje rzeczy, jeżeli system logistyczny uzna, że trzeba tam wypchnąć coś. Natomiast sama nigdy nie będzie prosić. Natomiast skrzynia żądająca będzie prosić system logistyczny o jakieś rzeczy i przez co będziemy mogli transportować rzeczy. Między innymi, patrzcie, mamy tutaj fabrykę kamienia. Tutaj mamy coś, co będzie wymagało kamienia. Nie chce nam się ciągnąć pasa. Więc tutaj zrobimy sobie skrzynię, pasywną skrzynię zaopatrzeniową. Tą żelazną skrzynię po prostu byśmy zamienili na pasywną skrzynię zaopatrzeniową. A tutaj byśmy postawili skrzynię żądającą i system logistyczny przenosiłby towary stąd, tutaj. Ale na razie tak nie będzie. Dobra. Wyczyściłem cały pas z zaawansowanymi... z czerwonymi płytkami. Ale dobra, na razie niech powoli tak sobie produkują się. Mamy 5 roboportów. Okej, to jest cały stack. Tak, 5 roboportów to jest... Tak, w takim razie będziemy potrzebować więcej. Weźmy je sobie... Zacznijmy je stawiać, gdzie możemy. Dobra, czy możemy konstruować te skrzynki, przynajmniej te pierwsze? Potrzebujemy stalowej skrzyni układów elektrycznych. Okej, z układami jest problem. Moglibyśmy sobie dalej zbudować fabryki tych rzeczy. Ale na razie będziemy mieli tutaj problem z układami. Okej, dobra, tego nie chciałem zrobić. Dobra, na razie to jednak przyblokuję. Żeby troszkę się tutaj z układami sytuacja ustabilizowała i dobra, zatrważającą liczbę 4 robotów. Czego nie produkujemy więcej? Mamy baterie. A, okej, dobra, nie możemy magazynować więcej. Dobra, zajmijmy się tym teraz. Ciach i zróbmy na to skrzynię.
Znowu mi brakuje skrzyni. Fabryka. Szybko proszę o skrzynię. Może stalowe skrzynie. Będę ich potrzebował dużo. Dobra. Dobra, i to sobie ograniczmy do, na razie do jednego staka. No i fajnie, dobra, możemy ustawiać już roboporty. Chcemy je ustawiać w miejscach, gdzie mamy jakieś fajne rzeczy do podejmowania. Czyli między innymi tutaj chcemy jeden roboport. Okej. Tak, wiem, że nie ma rzeczy do konstrukcji. Teraz się tym zajmiemy. Drugi roboport chcemy postawić tutaj przy moich fabrykach. Przy moich fabrykach pomocniczych. Przy okazji, roboport ma dwa zasięgi, pomarańczowy oraz żółty. Pomarańczowy to jest zasięg sieci oraz zasięg podejmowania towarów. Zielony to jest zasięg konstrukcji. Więc jeżeli chcemy rozszerzać sieć, to musimy budować kolejne roboporty w zasięgu pomarańczowym. Ale roboport będzie obsługiwał, jeżeli chodzi o konstrukcję, będzie obsługiwał zielony zasięg. Dobra. Myślę, że tutaj walimy coś takiego. Okej. I tutaj w sam raz się zmieści roboport. Okej, w sumie bardziej by mnie tutaj interesował, bo tutaj mam fabryki pomocnicze. Ale nie ma miejsca. No to zróbmy miejsce. W klasycznym stylu. Tak. I voilà, jest miejsce. Dobra. Prawie wszystko sięga. Poza siecią elektryczną, spoko. Zaawansowana elektronika, dobra. Co dalej chcemy robić? Mobilne akumulatory, wzorzec 2, mech. Też wspomagany, również nam nie jest bardzo potrzebny. Robotyka bojowa. To pozwoli nam budować kapsuły obronne. Kapsuły obronne, takie roboty, które będą koło nas latać i atakować. One są tylko na czas jakiś. Więc nie możemy na zawsze ich budować, ale i tak się przydadzą. Dobra. Czy coś jeszcze chcę na razie objąć siecią? Powiedzmy na razie tyle. A jeszcze, dobra. Jeszcze te fabryki rzeczy na dole obejmijmy siecią. Powiedzmy, że tutaj. Świetnie. Będzie to świetnie wyglądać. Dobra. Wiecie co? Jeżeli to przesuniemy trochę, to będziemy mogli zrobić nawet podajniki, które będą od razu zapodawały nowe roboty do sieci. Ale raczej nie chcę tego robić. Chcę tylko ręcznie zapodawać roboty do sieci, żeby za bardzo tutaj się nie nastakowało rzeczy. No i dobra, czego jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy jeszcze dużo skrzynek. Na razie może będę robił je ręcznie. O, patrzcie, stali nam brakuje. Fajnie. Przy okazji na razie nie będzie problem. Mogę sobie zupgrade'ować jeszcze naszą produkcję stali do szybszych. Do stalowych pieców, czego jeszcze nie zrobiłem, a to nam zwiększy produkcję. No i dobra. Gdzie to chcę zrobić? Powiedzmy, że jeszcze tutaj postawię jeden roboport. Żeby był w zasięgu. I dobra. Trzy rzeczy.
Stalowe skrzynki. Skrzynki pasywne. Ich dużo więcej będę potrzebował. Oraz skrzynie magazynowe, których tylko kilka na razie mi się przyda. Dobra. Dobra, tutaj stal. Go. Robotyka bojowa, fajnie, zbadano. Ładowność robotów? Nie, to na razie już kończą nam się badania powoli. W takim razie co? Prędkość? Niech będzie. Dobra. Dobra. Tyle na razie starczy mi tych skrzyń. Tutaj dostawmy więcej. Dobra, za chwilę zaczniemy je rozstawiać. Skrzynia magazynująca, dobra. Na razie nam starczy. Dobra. Jeszcze troszkę więcej stali. Troszkę więcej skrzyń. Dobra. I zacznijmy je rozstawiać wszędzie tam, gdzie mamy rzeczy, które chcemy magazynować, czyli na przykład to. Dobra. To chcę. To również chcę. To również. Te rzeczy również. Aczkolwiek muszę tutaj roboport dostawić, ponieważ są poza zasięgiem. Tak, dobra. To chyba na razie wszystko. O, wow. Kompletnie wysuszyliśmy produkcję zielonych. Będziemy musieli ją przedłużyć. Tak. Dobra, ale to później chwilę. Dobra, więcej. To chcemy mieć. To i to również. To też, to również. Roboporty również. Nie, a to na razie tutaj zostanie. Dobra. I teraz patrzcie na to cudo. Bierzemy nasze roboty konstrukcyjne, ładujemy je do roboportu i voilà, lecą budować tutaj rzeczy. Część będzie lecieć po pasy transmisyjne, część poleciała po fabryki. Już tutaj lecą i voilà, budują. Ale wiecie co? To nie wszystko. Dobra. Weźmy roboty logistyczne. Dobra, wsadźmy je. Wstawmy sobie gdzieś może te skrzynie magazynujące. Myślę, że zrobię je tutaj. Ponieważ tutaj mam całą masę różnego krapu. Dobra, skrzynie magazynujące, postawię 4. Dobra. Czy tutaj starczy mi rzeczy? To również zamienię na skrzynię magazynującą. Czy wszystkie zużyłem? Chyba tak. Nie widzę więcej. Dobra, to jeszcze... jeszcze jedną. Albo nie, dobra. I popatrzcie na to. Nie chcę mieć nigdy w życiu słupów elektronicznych. Są beznadziejne. Nie chcę ich mieć. Dobra, roboty już pewnie do mnie lecą. Tak, logistycznych. Chwila. To jest w zasięgu? Wywóz.
A nie, dobra. Okej, dobra. To chcę skasować. O, dobra, już lecą do mnie. I zabierają, bo nie chcę tego. Jest do bani. Dobra. Czego ja jeszcze nie chcę mieć? Cmyn drewnianych skrzynek. Są beznadziejne. Czegoś jeszcze nie chcę mieć? Automatów montażowych. Kamiennych pieców. Beznadziejne. Wyrzucić to. No i dobra. Silników parowych również niepotrzebne. Boilerów również nie chcę mieć. I roboty będą wozić. Ale co chcę mieć? Powiedzmy, że chcę mieć zawsze 200 pasów transmisyjnych. Tak. Ponadto chcę mieć 50 rozdzielaczy, 50 podziemnych taśmociągów. Coś jeszcze chcę mieć? Chcieć również mieć słupy elektryczne, średnie oraz duże przydadzą się. Rury również się przydadzą po jednym staku każdego typu. Automaty produkcyjne się przydadzą. Zestawy naprawcze się przydadzą. Dobra. Podajniki się przydadzą. 50 takich. 50 takich. 50 takich. I patrzcie! Moje dzielne roboty teraz będą mi to wszystko nosić. Ponieważ jestem teraz ich panem i władcą. Przy okazji, o patrzcie, nasza linia się zbudowała. Przy okazji, tą linię również chcielibyśmy powiększyć. Więc wiecie, co zrobimy? Zrobimy sobie schemat nowy. Nowy schemat konstrukcyjny. Weźmiemy sobie to wszystko. Do niego wrzucimy. Ciach. I zrobimy tak. Okej, dobra. To nie jest najlepszy schemat. Schemat. Wyrzuć. Musimy go uzupełnić. Tak. O, dobra, coś mi niszczą. Tutaj. Aż wyszesz, ty wydranie. Dobra, tym również się niedługo zajmiemy, ponieważ teraz mamy już produkcję działek laserowych. Dobra. Stawmy tutaj szybko działko Działko. W sumie postawmy działko laserowe. Czemu by nie? Tak, oni się wkurzyli. Zobaczmy, że ma większy zasięg i dużo lepsze obrażenia. Ponadto nie trzeba ładować do niego amunicji. Fajnie. Dobra, dokończmy tutaj sprawę z tym schematem. Taka schematów. Nowy schemat. Weźmiemy to wszystko. Tak. I chcemy mieć więcej zielonych. Ciach. Budujcie, niewolnicy. Lecą i budują. I voilà. Tym oto jednym kliknięciem mamy już dużo większą produkcję zielonych. Tak. Rzeczy teraz będą troszkę inaczej wyglądać niż przez te pierwsze 15 odcinków. Tak. Będą wyglądać dużo szybciej, myślę. Sprawniej i ciekawiej. Tak samo sobie dobuduję dodatkowe linie. Również możemy sobie zrobić schemat i dobudować. Tutaj jedną linię, tutaj drugą. I będzie fajnie. Moje dzielne robotki dalej mi latają i dowożą rzeczy. Okej, dobra, miedź się również kończy. To również przystopowało naszą produkcję zielonych płytek. Dobra. To mocno posunęło. Dlatego chciałem zrobić taki długi odcinek. Żeby już dokończyć te rzeczy, żebyście zobaczyli, jak teraz fajnie wszystko działa. Dobra, i
I to posunęło nas mocno do przodu. Co chcemy dalej robić? Dalej myślę, że wybierzemy się na wyprawę. Zabezpieczymy te wszystkie nasze tereny, które tutaj mamy, działkami laserowymi. A później... Nie, zanim to zrobię, jeszcze zwiększę sobie produkcję miedzi oraz żelaza. Na razie jest ok. Zupgraduję tą linię do stalowych pieców, żeby nie mieć problemów ze stalą. A następnym krokiem są pakiety produkcyjne, do których będziemy potrzebowali dużo rzeczy różnych. I mogą nam trochę zająć, zanim je osiągniemy, ale potrzebujemy ich, żeby produkować kolejne rafinerie oraz generalnie rzeczy. Okej, więc będzie jeszcze sporo do roboty. Gra jeszcze ma przynajmniej sporo rzeczy. A właśnie, po kolei, powoli również musimy zacząć kopać uran. Mam tutaj jedną ładną rudę i kilka, parę mniejszych. Dobra, zobaczymy, w jakiej kolejności będziemy się zajmować rzeczami. Więc to był troszkę dłuższy odcinek, ale mam nadzieję, że wam się podobał. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!